Doktor Robert Sobiech, Kolegium Civitas, nasz gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Robercie, no i zaczniemy od informacji takiej, że PiS już przegrał wybory. Słyszałeś o tym? Nie, wszystkie sondaże pokazują, że PiS wygrywa wybory i to znów z przewagą albo dużą, albo umiarkowaną nad Koalicją Obywatelską, ale nie widziałem sondażu, w którym by koalicja wyprzedziła PiS. Tylko pytanie, czy ten wynik, który na razie sondażowy, a pewnie za rok, a może i wcześniej będzie wynikiem wyborczym, będzie pozwalał PiS-owi rządzić. No ale to się liczy, bo mam przed oczyma sondaż Ibrisu dla Onetu wykonany, z którego wynika, że Zjednoczona Prawica 30,1, Koalicja Obywatelska 20,2, Polska 2050 12,1, Konfederacja 8,6, Lewica 7,3, PSL 6%. No i szybko wykonano tam symulację mandatów. PiS 187, Koalicja Obywatelska 119, Polska 2050 63 mandaty, Konfederacja 39, Lewica 30, PSL 23, no i mniejszość niemiecka z jednym mandatem. Zatem nawet PiS z Konfederacją nie ma 231 mandatów, natomiast 233 mandaty mogłaby mieć koalicja KO, Polska 2050, Lewicy i PSL-u, i to by dawało 233 mandaty w Sejmie. No ja oczywiście szyderczo mówię o tym, bo ja przeczytałem te wszystkie entuzjastyczne komentarze pod tytułem: no to już po PiS-ie w ogóle jedziemy. Nie macie z głosem, Asiu, jakbyś mogła. Halo, halo. Tak. O, jesteś znowu z głosem. Ja już jestem, tak, bo rzeczywiście coś było na łączach. Pytanie, tak, czy już po PiS-ie, tak? Chcesz mnie zapytać o to? Takie przeczytałem, słuchaj. Jeszcze nie i długo, długo jeszcze nie. Natomiast czy będziemy mieli kolejne trzecie wybory, gdzie, no jak słyszę różne komentarze, a właściwie dlaczego ta wspólna lista, ona nic nie daje, że te różnice są takie, że jak ktoś ma głosować na partii X, a będzie głosował na partii Y na wspólnej liście, to na pewno nie pójdzie do wyborów, to moja odpowiedź jest bardzo krótka. Znaczy, ćwiczyliśmy to już dwa razy. Ile jeszcze trzeba ćwiczyć, żeby zrozumieć metodę Donta? I wiemy, jak za każdym razem to się kończyło. W tych wynikach sondażu i tych przeliczeniach na mandaty, które cytowałeś, to właściwie jest remis, to jest tak na włosku. Prawda? To PiS prawie, że ma większość z Konfederacją, i cała reszta partii opozycyjnych ma tę większość na poziomie paru posłów, więc tu się może dużo rzeczy zdarzać. No, ale to są sondaże Ibrisu, tam przewaga PiSu nad Koalicją Obywatelską jest większa, bo jest 10%. Jak Kantar prowadzi swoje badania, bo on ma kilka różnych sondaży, ale nie wchodząc już w szczegóły, to te różnice tam są kilkuprocentowe. Czyli w badaniach Kantara Koalicja plus Polska 2050 to mają znacząco więcej niż PiS plus ewentualnie nawet Konfederacja. Nie mówiąc o pozostałych partiach. I teraz może ostatnia uwaga. To jest tak, ja przez te lata obserwuję te sondaże. Jak sobie przypominam w sondaże sprzed 4 lat, sprzed 5, sprzed 6, nawet jak nie było w partii Hołowni, to
te proporcje głosów na poszczególne partie były podobne. Innymi słowy, tu nic takiego się nie zdarzyło w przestrzeni publicznej, żeby PiS bardzo wiele stracił. On owszem stracił, ale nie tak wiele. Nic takiego się nie zdarzyło, żeby koalicja, czy to bez Hołowni jeszcze wtedy, czy z Hołownią, bardzo wiele zyskała. No i Lewica właściwie stoi w miejscu, nie mówiąc o PSL-u, który we wszystkich sondażach, odkąd pamiętam, jest na granicy progu. Owszem, ciekawym podmiotem politycznym jest Konfederacja, bo ona z tych 4-5% w tej chwili w większości sondaży ociera się o granicę 10%. Więc to jest taka jakby jedyna zmiana, ale no właśnie, ale jeżeli mowa o tych wspólnych listach, no to tak, te proporcje są mniej więcej podobne. Te pójścia samotne czy w małych koalicjach były już ćwiczone poprzednio bez rezultatu. No i teraz pytanie, czy doczekamy się tego samego rezultatu po raz trzeci? Ja tu tytułem wyjaśnienia, bo pan Andrzej Mroczkowski pytał, co to jest Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska to jest Platforma Obywatelska, Zieloni, Nowoczesna, Inicjatywa Polska z tych głównych podmiotów, jakie tam są. To tylko tytułem wyjaśnienia. Natomiast ja cię, wiesz, oczywiście logika Donta jest jedna i nieubłagana. Ona premiuje tylko i wyłącznie dużych. Natomiast cały czas pojawia się pytanie, i to pytanie, które cały czas podnoszą politycy, czy wielka koalicja opozycji powoduje, że Powoduje, że taki komitet będzie dużym komitetem. Oni poddają to w wątpliwość. Nawet tutaj tworzy się wielka koalicja przeciwko Platformie w ostatnich dniach, bo okazuje się, że partia Hołowni, SLD i PSL mogą ze sobą rozmawiać, a czegoś bez Platformy. Ja też się zastanawiam, kiedy i na ile taka koalicja mogłaby powstawać. W momencie, kiedy duża część wyborców tych partii jest karmiona niechęcią do potencjalnych, i to w dużych emocjach, do potencjalnych partnerów. No jak się czyta komentariat Polski 2050, to oni mają głównego wroga w Platformie. Zresztą jak się czyta komentariat Platformy, to oni także głównego wroga widzą w Hołowni, który już przebił, bo swego czasu główny wróg to było SLD. Czy nabijając tak negatywne emocje pomiędzy zwolennikami, aktywistami partii opozycyjnych, wspólna lista w ogóle daje jakiś efekt? No oczywiście, że da, tylko teraz tak, no No wspólna jaki? lista, Jakiś da, tylko jaki? no dobrze, to tylko tak, no tu jest taki, ja też czytam te komentarze i jeden z koronnych argumentów jest taki, no że była wspólna lista do wyborów do Parlamentu Europejskiego, no i się źle skończyło. Znaczy, rozumiem, co to się źle skończyło, to znaczy, że owszem, PiS miał trochę więcej tych mandatów, ale PiS na przykład w Parlamencie Europejskim właściwie nic nie znaczy. A posłowie koalicji europejskiej wtedy, tej szerokiej, no to są w Europejskiej Partii Ludowej. Ale właśnie, teraz jest pytanie, dobrze, to jaki jest cel liderów partii opozycyjnych? Można założyć sobie dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że właściwie, a dlaczego mamy wchodzić w te mechanizmy władzy? Po co nam ta władza? Ona może być tylko i wyłącznie kłopotem, bo nagle w pewnym momencie trzeba podejmować trudne decyzje, trzeba znajdować jakichś ludzi, trzeba mieć pomysły, co dalej z problemem X, Y i tak dalej. Ja mówię, że bardzo cynicznie, a może mnie jest tak fajnie, ja w tym momencie tak, no, jestem szefem partii, mam swoich posłów, mam swoją dotację, mam swoje biuro, ja jestem panem na własnym poletku. Moja sytuacja materialna, czy ja będę w koalicji rządzącej, czy jestem w partii opozycyjnej, niewiele się będzie różnić. Więc cynicznie mówiąc, po co?
Tak, to mam kontrolę nad swoim posiadaniem, nad swoimi parlamentarzystami, swoimi członkami partii. Po co mi wchodzić w taką bijatykę? Tak? No, ale druga rzecz jest taka, że ja bym chciał, no dobrze, chcę mieć tę władzę, tylko może nie za wszelką cenę. Tak? To znaczy, że jeżeli ja będę tu rozdawał karty, ja będę znaczący, no to w tym momencie wejdę w tę grę koalicyjną. No i mamy do czynienia z takim patem, jak ja mówię, no te argumenty się po prostu powtarzają od tych 6 lat z wiadomym efektem. Tylko dobrze, teraz. Robert, ale poczekaj, to jeszcze tylko jakieś. No. To teraz pojawiają się głosy, które na razie są niszowe, które mówią tak, ale przecież ta wspólna lista nie oznacza bardzo silnej dominacji partii. Można wystartować jako koalicja i zachować swoją odrębność, to znaczy oznaczyć swoich posłów na listach. Mówi tak na przykład profesor Flis. A te listy mogą być nieskończenie wydłużane. I można powiedzieć, że na liście, która zawiera 40 nazwisk, ludzie z mojej partii to numer 8, 12, 15 i 40. I głosujcie na nich. I to jest krok A. A krok B to Marek Ziółkowski proponuje, to może by te partie główne uzgodniły w ramach tych wspólnych list, jak będzie wyglądał ten podział mandatów. On nawet proponuje konkretne algorytmy i pewnie trzecim krokiem byłoby, jak będzie wyglądał podział no właśnie dotacji na poszczególne partie. To wszystko można uzgodnić w ramach no właśnie tych partii opozycyjnych. Tylko, jak mówisz, jeśli jest tak, że przede wszystkim niechęć do kogoś, kto może mi dyktować warunki, to jest jakby zrozumiałe. Gdybym ja zrozumiał, że Polska jest stabilną demokracją, to jest normalna gra partyjna, to jest próba ugrania jak najwięcej. Ale niech na Boga ci liderzy partii opozycyjnych nie mówią, że tu się zagrożona demokracja, że Prawo i Sprawiedliwość no, pozbawia kluczowych instrumentów kontroli władzy, że stajemy się państwem autorytarnym. Albo jedno, albo drugie. A jak widać, jeżeli by na przykład te wybory były szybciej niż za rok, to mamy do czynienia dokładnie z tymi samymi argumentami, które były już poprzednio. Czyli pod tytułem, a po co nam wspólna lista? No wiesz, ja właśnie to, co ci chciałem wtrącić, to się zacząłem zastanawiać, czy w którymś momencie, bo podając argumenty dotyczące tego, że takiemu szefowi partii, czy politykom tych partii opozycyjnych jest miło i ciepło, bo mają swoje biura, sekretarki, a czasami samochód z Sejmu sobie wypożyczą, żeby na lotnisko ich zawiózł, no to same miłe rzeczy. To ja miałem tak na końcu języka, a czy gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze jakaś polityka? Bo tu żeśmy sobie powiedzieli o spełnianiu własnych jakby pragnień. I ja rozumiem, że bycie posłem jest może łatwiejszą drogą do sekretarki i biura niż zakładanie firmy, bo to jest coraz trudniejsze w Polsce, no ale przecież ci ludzie są tam dla jakiejś polityki i właśnie opowiadają nam, że jest zagrożona demokracja. Opowiadają nam, że wychodzimy z Unii Europejskiej. No i oni powinni wygrać te wybory nie tylko po to, chociaż tutaj też pewnie to się liczy, żeby zamienić biura poselskie na kancelarie ministerialne. One są dużo większe, dużo więcej profitów tam jest, ale oni powinni wygrać te wybory po to, żeby odwrócić to zło, czy zahamować to zło, o którym w tej chwili mówią. I może ten czynnik powinien jakoś wchodzić w grę. Marcinie, że powinien zaprosić tu jakiegoś psychologa, który by spróbował nakreślić takie psychologiczne portrety liderów partii opozycyjnych. I może a wiesz, że kupuję ten pomysł. Nie wiem, czy to będzie do publikacji, ale chyba coś takiego trzeba by zrobić. Ale ja myślę tak, że to nie tylko, bo my żeśmy do tej pory byli przyzwyczajeni, że ten obóz rządzący to jest monolitem, ale się okazuje, że tamte ego jest bardzo silne. Ja wczoraj przeczytałem jakby streszczenie w relacji czy wywiadu z ministrem Solochem, ministrem w kancelarii prezydenta.
On opowiadał o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W bardzo kluczowym momencie, prawda? Te wojska rosyjskie stojące na granicy Ukrainy, to co się pokazuje w rosyjskich telewizjach, że tam już eksperci na mapie już wjeżdżają nam w wczesnych Suwalski, mówiąc w jakiej kolejności zajmą Polskę i tak dalej, no to nie jest żadne science fiction, prawda? To się dzieje. No jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na którą prezydent rutynowo nie zaprasza opozycji. Ale on tam nie zaprosił wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Nie było wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Na pytania, dlaczego go nie ma, to minister Solok mówi, no bo prezydent parę razy zapraszał pana premiera, ale te zaproszenia zostały odrzucone, więc tym razem w ogóle nie zaprosił. No to jeśli teraz masz takie wyjaśnienie, to ja myślę, że warsztat socjologiczny, politologiczny jest tu niewystarczający. Tak? To potrzeba naprawdę kogoś, kto jest psychologiem społecznym, kto potrafi powiedzieć, no dobrze, dlaczego w pewnym momencie Polacy na różnych poziomach mają tak silne ego, że nie są w stanie się dogadać. A Węgrzy już po bolesnych lekcjach zaczęli się dogadywać, bo uważają, że to już wystarczy, prawda, w terminacji Orbana. A w Polsce, jak ja czytam te wszystkie wypowiedzi, no właśnie sympatyków w partii Hołowni, Lewicy, nawet PSL-u, no to jest pod tytułem, ale właśnie nic się takiego nie dzieje. Dlaczego mamy iść razem? No właśnie, ale czy to nie jest tak, że jak się dostaje parę razy solidne lanie, pytanie, czy to lanie to my odczuwamy jako obywatele, czy politycy opozycji też odczuwają swoje klęski jako lanie, no bo aktywiści opozycji odczuwają to bardzo dotkliwie, to czy w którymś momencie nie da się tego ego skorygować i skoro liderzy partyjni nie są w stanie się między sobą dogadać, bo są zaszłości, kwasy, bo w jakiś sposób alergicznie reagują, no to jest rozwiązanie, którego dotknąłeś, a ja dopowiem, węgierskie. No tam politycy się umówili, okej, oddajemy decyzje kluczowe Węgrom, my tylko tworzymy pewną bazę do tego, żeby działo się tak, jak nam obywatele powiedzą, i przeprowadzili prawybory, które wydaje się, że żadna z partii, na pewno żadna z partii do tej pory nie kwestionuje, i chyba wyniki tych prawyborów dojadą do wyborów na Węgrzech. Bardzo wielu jest tam poszkodowanych zawodowych polityków, którzy raptem wypadli za burtę w wyniku prawyborów. Pojawiło się tam trochę nowych ludzi, którzy w partyjnych establishmentach do tej pory nie funkcjonowali, no ale wszystko wskazuje na to, że oni idą po pewien sukces. No pewnie mają większe prawdopodobieństwo sukcesu niż wtedy, kiedy szli w te rozbici. No to jest owszem pytanie, dobra, to dlaczego w Polsce ta gra zespołowa jest taka trudna? No to jest jakby kluczowe. Ono jest obserwowane na bardzo wielu poziomach. Tylko ja myślę, że to jest jakby pewna kultura instytucji. To znaczy, jak ja na przykład obserwowałem, nadal obserwuję, co się dzieje na przykład w urzędach administracji publicznej, to tam jest w porządku dziennym gra pomiędzy poszczególnymi wydziałami, departamentami, a my nie powiemy kolegom z wydziału X pod tytułem co my mamy, bo może to będzie ich sukces i tak dalej. W biznesie to oczywiście jest na różnych poziomach, bo wiadomo, że jeżeli jest plan na sukces, to ludzie się mogą dogadywać niezależnie od swoich różnic, ale tam jest również próba eliminowania konkurencji. Tylko, że myślę, że w tych wymiarach, czy jeżeli chodzi o ten obszar, o którym nie pytasz, czyli pod tytułem dlaczego tak jest, że w pewnych momentach opozycja nie jest w stanie przezwyciężyć własnych indywidualnych ambicji i nam mówi, tłumaczy to na rozmaite sposoby, prawda, a to, że jak, no właśnie, że te sondaże nie do końca, ale one już są do końca, bo jak się w ostatnich sondażach pyta ludzi, czy zagłosowaliby na taką kombinację partii opozycyjnych, to bardzo wielu wyborców, ja kojarzę jakieś chyba 2 czy 3 sondaże, które powyżej 40% ostro by mówiły, że tak, zagłosowaliby.
na wspólną listę. Na to liderzy partii są głusi, no, bo mówią, że tak, że ale to ktoś kogoś chce oszukać i tak dalej, nie chcę tych argumentów powtarzać. Pojawiają się te racjonalne głosy pod tytułem nie musicie już zawierać takiej koalicji pod tytułem cztery podmioty, dogadajmy się jak może wyglądać podział w ramach tych wspólnych list, wtedy prawdopodobieństwo sukcesu jest bardzo duże. No i co? I nic. No, i pewnie za chwilę będziemy mieli do czynienia, że no właśnie, a znowuż Tusk chce kogoś kontrolować, a Hołownia niespecjalnie dobrze się patrzy na alians z inną grupą. No, lewica jest w ogóle tutaj bardzo znamiennym przykładem, bo oni się między sobą nie potrafią dogadać. No? A na końcu ta partia, która nie chce rozmawiać z nikim, nomen omen nazywa się partią Razem. Bożena Breczko na czacie pisze, profesor Środa rzuciła pomysł, żeby zapowiedzieć bojkot wyborów, jeśli opozycja się nie zjednoczy. Co panowie o tym sądzicie? Może od razu powiedzieć, że to szkoda publicznych pieniędzy, żeby właśnie powoływać te komisje, drukować karty. Może po prostu powiedzieć, że oddajemy, że niech, że Sejm może, ma takie instrumenty, żeby przedłużyć kadencję PiS-u o kolejne 4 lata, może nawet zmiany w konstytucji dokonać. No tak, to znaczy ja pierwsze nie wierzę od siebie, powiem, ja nie wierzę w bojkot wyborów. Mam takie doświadczenie z okresu PRL-owskiego, gdzie wydawało się, że tam takie bojkoty jest dosyć łatwo wykonać. W 1988 roku były wybory do Rad Narodowych, był ogłoszony wielki bojkot tych wyborów, a ja byłem jako młody człowiek, miałem liczyć ludzi, którzy idą do obwodu jakiegoś i muszę Państwu powiedzieć, no nie było to tak jak w oficjalnych wynikach, że 90% głosowało, ale prawda jest taka, że z tych naszych wyliczeń staczy pod komisjami było 70 parę procent frekwencji, bo to mogliśmy policzyć, więc ten bojkot nie wyszedł. Te wybory obowiązkowe, paraobowiązkowe PRL-owskie się odbywały jak chciały przy frekwencji wyższej niż jest w tej chwili. To mam wrażenie, że my mamy w tej chwili co wybory jakiś bojkot od czasu do czasu tylko przerywany. Zresztą w świetle tego, o czym mówiłeś, Robercie, to taki bojkot opozycji zupełnie by nie przeszkadzał. No bo niby dlaczego? No, co, dostaliby mniej głosów z racji tego, że kilku warszawskich intelektualistów nie poszłoby do wyborów? No nie, no to oczywiście ja to traktuję w kategoriach no, takiej gorzkiej ironii, tak, bo jest to przejaw takiej bezradności, jaką nas, wyborców, prawda, czy wyborców poszczególnych partii, że mamy bardzo ciężkie przełożenie na to, co władze partyjne robią. Nie ma tu takich instrumentów. Można by się zastanawiać, dlaczego. No pewnie jedna z odpowiedzi jest taka, no, że te doły partyjne, ci ludzie, którzy chcą wstępować do partii na tym najniższym poziomie, ich jest bardzo niewielu. Że generalnie jest to tak, że utarło się, że no tak, że polityka to brudna gra, ale my od tych polityków, jak już zaczynają grać, to oczekujemy cudu. I w związku z tym, jeżeli jest brudna gra, to my nie wchodzimy do partii politycznych. Bardzo niewielu z nas to robi, bo ma taki pomysł, żeby jednak próbować ten nacisk oddolnie wywierać. A już, no właśnie, a propos, to wywołałeś trochę temat, a propos profesor Środy, no to już tragiczne dane są dotyczące udziału kobiet w tych strukturach partyjnych. No, kobiety w zdecydowanej większości po prostu nie chcą brać udziału w polityce na tym najniższym szczeblu. No? To nie, że one są wypychane, one po prostu nie chcą się tam zapisywać. A jeżeli już się zapisują, to są zdecydowanej mniejszości. No tak, my porządni ludzie partiami się nie będziemy kalać w żaden sposób. One mają być czyste i doskonałe, ale to nie my. To nie my. No to co? Robimy teraz chwilę muzycznego oddechu, a po przerwie, proszę Państwa, wrócimy trochę od drugiej strony, bo także są badania, które wskazują, że
Coraz więcej Polaków, uwaga, trzymajcie się foteli, niezbyt ufa rządowi i premierowi Morawieckiemu. Grosze. Spadło, wzrosło, a może to bez znaczenia. Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W każdy czwartek o 18 w Resecie Obywatelskim.
Wróciliśmy. Naszym gościem nadal jest dr Robert Sobiech, kolegium Civitas. No i teraz sondażownia inna, której nie podejrzewamy z założenia o jakieś bardzo wielkie niechęci do rządzących. CBOS cyklicznie pyta Polaków o zaufanie do instytucji publicznych i o ich ocenę perspektyw. No i okazuje się, że w styczniu działalność rządu pozytywnie ocenia 34% Polaków. Miesiąc temu to było 37% i jest to najniższy wynik od początku rządów PiS. Tak niskiego wyniku jeszcze nie było. Jednoznacznie źle działalność gabinetu Morawieckiego ocenia 53% Polaków. Czy z tego coś wynika? No, wynika, bo to jest tak, to jest kolejny sygnał, że PiS właściwie rządzi przy pomocy swoich wyborców, czyli ta grono zwolenników, tych ludzi, którzy popierają rząd Prawa i Sprawiedliwości, zaczyna się ograniczać przede wszystkim do tych, którzy deklarują, że będą na PiS głosować. Wcześniej tak nie było. 30% z lekkim plusem. No tak, tylko że teraz te 30%, to ciągle powtarzam, bo to są procenty i procenty. Te 30%, które PiS ma w sondażach, to jest 30% przy deklarowanej frekwencji albo 70, albo akceptowałaś Ibris, 50% ludzi chce pójść do wyborów. Czyli gdyby powiedzieć na poziomie Ibrisu, ile osób chce, wszystkich dorosłych Polaków chce głosować na PiS, to by było 30% podzielić na pół, czyli 15%. W przypadku Kantara te 30% należałoby wziąć razy 0,7, to byłoby 21%. No i teraz mówi, że CBOS mówi, że ten odsetek popierających rząd skurczył się do 30% dorosłych Polaków. Czyli PiS ma taką nadwyżkę mniej więcej, no licząc, że Kantar ma rację, że do wyborów pójdzie 70%, no że nie, że ma nadwyżkę takich 10% nad tymi, którzy i tak będą na niego głosować. No i teraz to są takie dane pokazujące, jak inni ludzie, nie wyborcy PiS-u, odchodzą od poparcia dla tego rządu. Ale jak się patrzy nawet na badania CBOS-u, no bo on jako jedyny stosuje takie cykliczne pytania dotyczące oceny rozmaitych polityk rządu. I zrobił to pod koniec zeszłego roku. I tam to widać jeszcze wyraźnie. To znaczy tam jest kilkanaście ocen od na przykład rolnictwa, służby zdrowia, edukacji, polityki zagranicznej i tak dalej, i tak dalej. I tam te oceny na poziomie całości się trochę różnią, no bo oczywiście zdrowie jest oceniane kiepsko, rolnictwo też kiepsko, ale już polityka rodzinna trochę lepiej, tylko jak się popatrzy w te wewnętrzne podziały, to mniej więcej wygląda tak. Co pani sądzi o polityce PiS-u wobec rolnictwa? 70-80% wyborców PiS-u mówi znakomita. Pozostali wyborcy mówią, że dobra albo dobra, no 7, 8, 10, 12%. Ta przepaść jest ogromna. No? I teraz, żeby zrozumieć, dlaczego PiS jest taki arogancki, dlaczego nie przejmuje się opinią publiczną, bo on dobrze wie, że te 30% tych, którzy będą chcieli iść do wyborów, czyli te no 15-20% Polaków, mu zapewnią władzę. I jakby dodać do tego to, o czym żeśmy mówili przed przerwą, że jest jeszcze prawie pewien, że ta opozycja się nie dogada, więc ma wbrew pozorom sytuację komfortową. To się trochę zmienia, bo my w Kolegium Civitas, w naszym Centrum właśnie Studiów nad Demokracją, mamy takich kilka pytań, no, które nam CBOS robi, ale pytamy się respondentów CBOS-u o to, co sądzą o no właśnie rozmaitych takich wskaźnikach stanu demokracji. No i żeśmy robili takie badania w kwietniu, teraz żeśmy powtórzyli to pod koniec roku.
Dużych zmian tam nie ma, bo te poglądy są już bardzo ugruntowane i nadal jest tak, że w większości tych wskaźników wyborcy PiS-u są kompletnie izolowani od tego, co reszta Polaków mówi. Oni uważają, że jest świetnie albo bardzo dobrze. Ale w niektórych przypadkach, żeśmy zarejestrowali, w dwóch takich bardzo wyraźnie, taką zmianę poglądów zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Jest takie pytanie, czy no właśnie dla mnie jako przeciętnego obywatela to, że rząd konsultuje się ze społeczeństwem w ważnych sprawach jest istotne, czy też nie? No to tam, że jest istotne, to w PiS-ie 30-kilka% odpowiedziało w kwietniu, że tak. Teraz ten odsetek podskoczył do 40-kilku. Podobna zmiana, już nie wchodząc w szczegóły, miała miejsce w przypadku oceny tego, co robi telewizja publiczna. Nadal wyborcy PiS-u uważają, że ona jest tak obiektywna i rzetelna, ale ten odsetek już się znacząco zmniejszył. Innymi słowy, w tym monolicie wyborców PiS-u zaczynają się pojawiać szczeliny. Do tej pory oni władzy zapewniali komfort rządzenia i nieprzejmowanie się innymi ludźmi, innymi wyborcami. Pewnie tak ja to tłumaczę, takie, no właśnie, postawy wobec Pegasusa, wobec kontroli sądu, wobec Lex Czarnek, możemy całą listę takich poczynań PiS-u przedstawić, która no, wywoływała zdecydowany proces albo bardzo duży proces innych obywateli. Ale to, dopóki nie dotykało to elektoratu PiS-u, to właściwie na to nie reagowano, albo tłumaczono, że Pegasus to taka gra, którą ktoś na strychu znalazł. Tak, ale w tym samym badaniu widzę coś, co chyba trochę przekracza te granice, o których mówisz, tych takich, jak to się dzisiaj mówi, fanboyów PiS-u. Z optymizmem o przyszłości kraju myśli 13% ankietowanych. Bo CBOS pyta o zadowolenie, niezadowolenie i jakby o optymizm. Pogorszenia sytuacji spodziewa się połowa badanych, ale jeszcze raz powiem, z optymizmem o przyszłości kraju myśli 13% ankietowanych, no brak zmian to 26%. No to nie za dużo optymistów. No ale teraz jakby tak, jakby powiesić PiS na kołku niezależnie od tego, kto rządzi, i popatrzeć na to, co się dzieje w sytuacji wewnętrznej, czyli no właśnie tej już prawie że galopującej inflacji, w tym bałaganie prawnym, w tym braku pomysłu na to, jak dalej na przykład z energetyką iść. Nałożyć do tego te czynniki zewnętrzne, czyli to, co się dzieje na rynkach paliw, dołożyć do tego te czołgi Putina stojące przy granicy ukraińskiej. No i wreszcie tę pandemię, gdzie wszyscy żeśmy myśleli, że ona już tak naprawdę wiosną zeszłego roku się zakończy. No? I tam były już takie nadzieje, że będziemy żyć normalnie. Okazuje się, że nie tylko nie żyjemy normalnie, ale no właśnie ci ludzie, którzy umierają, a którzy przy innych działaniach rządu by jeszcze nadal żyli, no to są wszystko takie składniki, które no właściwie, dlaczego mają budzić optymizm? Ja się nie dziwię tym 13% optymistom, ja bym bardzo chciał poznać, kto to jest te 13%, które nadal zachowuje taki optymizm. Proszę Państwa, do słuchaczek, słuchaczy, może ktoś z Was, to napiszcie na czacie. Ale wiesz co, ale patrzę, bo takie rzeczy odbijają się na rządzie. Przecież pamiętamy rząd, który upadł ze względu na powódź, na którą, umówmy się, miał umiarkowany wpływ. Takie sytuacje no, powinny kruszyć także beton zwolenników partii rządzącej. Nie sądzisz? Do tej pory tak było, no? Ale moja diagnoza jest taka, że
ponieważ PiS no, zamknął swój elektorat za takim no, bardzo wysokim murem i te wycieki z tego elektoratu są nieznaczne, a przynajmniej nie na tyle, żeby Prawo i Sprawiedliwość poczuło się niepewnie, to ono może nie reagować na sytuacje, które, w przypadku których każdy rząd, który by nie miał swoich takiej silnej grupy wyborców, by reagował. I teraz pytanie, no właśnie, czy my nie fundujemy za chwilę powtórki dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy to, o czym żeśmy mówili przed przerwą, nie upewnia strategów PiS-u, że oni mają rację, że warto iść tą drogą. I tak bym to tłumaczył. No to a propos dobrej drogi PiS-u, to badanie, które dotyczy tematu, któremu ja poświęciłem, nie planując, że poświęcasz całą godzinę, pierwszą godzinę audycji, czyli Nowy Ład, Polski Ład. To Business Insider zlecił badanie, i z którego wynika, że 20% ankietowanych oceniło, że początek 2022 to dobry moment na wprowadzenie Polskiego Ładu. Tam z tego, co zrozumiałem z opisu, bo badania nie widziałem, badanie dotyczyło przede wszystkim momentu wprowadzenia Polskiego Ładu, nie Polskiego Ładu jako takiego w ogóle. 30,6% uznało, że to jest najgorszy z możliwych momentów na wprowadzanie zmian, ten początek 2022 roku. To potwierdza moje intuicyjno-publicystyczne odczucie, że oni z tym dziwnie poskładanym pojazdem, który się nazywa Polski Ład, wjechali no absolutnie, słoń w składzie porcelany i tym podobne rzeczy. No timing fatalny, inflacja, wielkie podwyżki cen energii i zamieszanie w systemie opłat i danin. To chyba dziesi im się, czy to jest aż tak wielka pewność siebie, o której ty mówisz, że oni są zadufani w tym, że mają te 15% Polaków, które im daje władzę. W związku z czym oni w zasadzie już mają w nosie, co i kiedy robią, bo musi się udać, na pewno się uda. Czy to jest jednak już pogubienie tej ekipy? Powiedziałbym i tak, i nie. Jeden przykład na zdecydowanie tak, że mają w nosie. Jak może pamiętasz, jak był pierwszy rząd PiS-ów, mówiliśmy o tak zwanej strategii odpowiedzialnego rozwoju. A było coś takiego. Tak, i tak dalej. Ale ja przeczytałem, ta strategia była dosyć obszernym dokumentem, można się było z nią nie zgadzać albo zgadzać, ale ona miała tak, miała część diagnostyczną, jak jest, miała to, co należy zmienić, pokazania pewnych wskaźników, do których dążymy, i miała opis jakichś instrumentów, jak to zrobić. I można było wziąć tę strategię i po paru latach rozliczyć ten rząd, powiedzieć, dobrze, co wam się udało, co nie udało, tam było zapisane, co chcecie osiągnąć i dlaczego. Ale na pewno, muszę ci wtrącić, na pewno nie popadliśmy w pułapkę średniego rozwoju, to tego uniknęliśmy, chociaż chyba trochę inaczej niż to było zapowiadane. No więc właśnie, ale teraz tak, ale teraz dlaczego ja mówię na tak, że PiS jest przekonany, że te 15-20% dorosłych Polaków mu zapewnią reelekcję? Otóż PiS tę strategię odpowiedzialnego w tym rozwoju oficjalnie powiedział, że wrzuca do kosza. Ona nie ma, ona już nie obowiązuje. A to był jakiś dokument, któryśmy się kiedyś przejmowali, ale teraz przeczytałem, jak wygląda ten Nowy Ład. Otóż w Nowym Ładzie nie ma ani żadnej diagnozy problemu pod tytułem, co się źle dzieje. Nie ma ani tego, co chcemy zmienić, czyli co ma być w przyszłości. Jest tylko lista zagadnień, ja już pomijam sprawy podatkowe, lista zagadnień czy przedsięwzięć, które PiS będzie finansował. I nic więcej. Czyli komu da pieniądze. I teraz, no to jest jakby nierozwijający argument na tak. Oni się czują tak pewnie, że już dokumentów, które sami robili parę lat temu, które robiły poprzednie rządy lepiej czy gorzej, w ogóle zaniechali. Tego oni już w ogóle nie robią. Bo
I teraz jest punkt drugi, bo wydawało im się, że w pewnym momencie w miarę trzymaniu w ryzach tej inflacji, a przynajmniej wyrzucaniu tych wydatków poza budżet, plus to właśnie w realizacji efektów tej kampanii reklamowej, że nagle dostajemy te 700 miliardów, których żeśmy nie dostali. Ale ile billboardów jeszcze wisi? No, tak, ale to był pomysł, jak oni chcieli zrobić. Znaczy tak, nie pracujmy nad tym bardzo dokładnie i precyzyjnie, bo po co? Wystarczy, że zrobimy Polski Ład, który powie, że będziecie dostawali więcej pieniędzy, a potem sobie radźcie z tymi pieniędzmi i będziemy coś tam dofinansowali, a ten Polski Ład czasami jest po prostu aż nie wiem, czy to jest śmiać się, czy płakać. Są tam pokazane takie rzeczy, na które pójdą pieniądze, które są drobiazgami w tej strategii. No ale nie dostali tych pieniędzy i wreszcie okazało się, że mimo, że dookoła bardzo wielu ludzi im radziło i nawet wysyłało jakieś petycje, wstrzymajcie to przynajmniej na rok, poskładajcie, niech to wszystko się ułoży, no to PiS poszedł swoją szybką ścieżką, tak jak to robił bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, pod tytułem, co wy nam możecie mówić, my sami wiemy lepiej, jakoś to będzie. No i tu, że pieniądze w kieszeniach, w portfelach ludzi, tu zaczęło się wszystko sypać. Bo jak się sypało do tej pory w takich obszarach, gdzie były niespecjalnie widoczne, no gdzieś jakieś pieniądze zostały zmarnowane, coś poszło na coś, prawda? Tu poszło 50, a tu 70, a tu 100 milionów, to kto się będzie tym przejmował? To nie moje pieniądze. No i w tym momencie jest tak, że tu moim zdaniem zapanowała panika, że ta droga może nas wyrzucić z tych kolein. Ja nie bardzo miałem czas, żeby słuchać ostatnich wypowiedzi, ale zdaje się, że premier powiedział, że tak, właściwie jak ktoś nie chce się rozliczać wedle Nowego Ładu, to może ten 2022 rok rozliczyć na tylko ci to już ci dopowiem, tylko ci do 12 800. Jak wyjdzie ci, że tracisz na Nowym Ładzie, to się rozliczysz w Starym Ładzie, czyli mamy dwa systemy podatkowe. No ale to nie można było po prostu opodatkować tych, którzy mają 2800 plus i w tym momencie zaproponować. Tak, 12 800. No prawda, ale no to jest taka piękna katastrofa. No to trochę tak jak końcówka filmów Greg Zorba, prawda? Jak to pięknie tak skonstruowana konstrukcja nagle się wali. No i później już można tylko zatańczyć. Robert, na koniec pytanie, które tylko pozornie może wydawać się naiwne. Dlaczego Polacy nie chcą sprawnego, profesjonalnego rządu pełniącego funkcję organizacyjno-administracyjną w naszym życiu, który zorganizuje nam przestrzeń do działania, a nie rozdaje bony na chleb? No bo teraz jest tak, to Polacy jakby chcieli taki rząd, to muszą cokolwiek się interesować tym, co to znaczy profesjonalny. Trochę bym bardzo to uprościł na poziomie bardzo kolokwialnego języka. No, część z nas, jak kupuje samochody, nie ma zielonego pojęcia, co jest w środku. Ten samochód będzie jeździł szybciej czy wolniej i tak dalej. Ma taki samochód, jaki mu pasuje do jego oczekiwań, jego koncepcji życia. W związku z tym może jeździć w czymś, co przepłaci, może kupować coś, co jest badziewiem, ale żeby wybrać taki mniej więcej porządny samochód, to trochę trzeba się interesować tym, co jest w środku. Tak? Polacy w bardzo wielu sondażach pokazują, że oni niespecjalnie chcą się interesować tym, co jest w środku. Ich liczy się ten finalny efekt, no i może tutaj jak patrzę na zegar, może jeden przykład. No, ostatnie rankingi szkół podstawowych, przynajmniej ja dostałem warszawskie, pokazują, że w pierwszej 30 czy 40 prawie, że nie ma żadnych szkół publicznych.
Innymi słowy, jak twoje dziecko chce dostać się do dobrego liceum, a po czym na bezpłatne studia, no to musisz zapłacić za tę naukę przynajmniej na poziomie... To muszę zacząć od prywatnej edukacji. Dokładnie tak. No ale to teraz pytanie, dlaczego takie wyniki nie są im przekazywane w całym społeczeństwie, ale one nawet gdyby były, to podejrzewam, że nie zrobią wrażenia na ludziach w małych miasteczkach i na wsi, ponieważ to jest dla nich zbyt odległa perspektywa. Dla nich się liczy to, co jest lokalnie. Czy moje dziecko, no właśnie, ma tę szkołę blisko. W związku z tym, jak zlikwidowano te gimnazja i te gimbusy i dziecko chodzi do te publicznej szkoły podstawowej, gdzie już widać po tych wynikach testów egzaminacyjnych, gdzie nie ma szans z tymi dzieciakami z dużych i średnich miast, w których te rodzice mają pieniądze, nic się nie dzieje. Dlaczego nie chcemy się tym interesować? No bo uważamy, że wygodniej jest się nie interesować i wygodniej jest, jak nasze dziecko chodzi do tej szkoły, do której ma 200 metrów, a co potem będzie, to zobaczymy. Po prostu nie jesteśmy zainteresowani tym, co jest w środku i nie jesteśmy zainteresowani... Znaczy w zasadzie tak, jakbyśmy życie traktowali nie jako okazję, tylko jako obowiązek. Trochę tak. No jest taki obowiązek, no to trzeba go spełnić po najniższej linii oporu i najmniejszym kosztem. Robercie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję Tobie, wszystkim, którzy słuchali i oglądali.